Najdziwniejsze, najbardziej porąbane reklamy świata w jednym miejscu. Jacek Tomkowicz, cześć, dzień dobry. To znaczy, czy taki dobry, to się jeszcze okaże. Niektórzy mówią, że najlepsze reklamy lecą w czasie Super Bowl. Amatorzy. Czy w czasie Super Bowl leciała na przykład ta reklama ciasteczek? No, nie leciała. Jak człowiek jajo posklejał im się z, tu będzie cytat, zimową edycją księżycowych ciasteczek, nie wiem i nie chcę wiedzieć. I nie będę też wnikał, kto wymyślił pieprzowego i serowego człowieka atakujących japońską zupkę chińską. To też nie ja i to też nie leciało na Super Bowl. A jak na Japończyków zaczynało się całkiem normalnie. Zaczynało. Smacznego! A co tam w waszych komentarzach pod ostatnimi odcinkami? O, to ten film od pana, który znalazł koniec internetu. Wielokrotnie. To a propos końca internetu, ile znacie libańskich reklam? Ja co najmniej kilka. A, bo ja zapomniałem powiedzieć, że to jest reklama baterii. To przepraszam za niedopatrzenie. Z tą wiedzą będzie wam się przyjemniej oglądało. Bo wy nie rozumiecie, o czym tam śpiewają, a już tłumaczę, tekst brzmi: jakie masz baterie, rejowak. To teraz już macie komplet wiedzy, żeby to oglądać. To szkoda byłoby taką szansę zaprzepaścić. To jak już to macie wbite do głowy, to tylko dodam, że u nas najłatwiej dostać ich baterie do aparatów słuchowych. Po tej piosence mnie to w ogóle nie dziwi. Przed chwilą coś bardziej z cyklu piosenek, które ryją banie, więc pozostańmy przy tematyce, na której po prostu się dobrze znam, czyli na przykład żele do włosów. Ten polecam. Szczęście na rakę otatako. Szczęście na rataj do desime soyo. Hola, minna de ke otatako. Szczęście na rataj do desime soyo. Ja bym tę markę zapamiętał, bo oni w ofercie mają nie tylko żele do włosów, mają też chusteczki odświeżające do ciała. Ale tu już nikt włosami nie klaszcze. Get to be.
Więc tak, żel do włosów mamy ogarnięty, baterie do aparatów słuchowych mamy ogarnięte. To jeszcze jakby ktoś chciał przed wakacjami zdążyć z sześciopakiem, jest na to jeden sposób. Japoński sposób. Ura, 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 ura! Ja tylko zauważę, że ta reklama trwała niecałe 30 sekund, a wydarzyło się tam więcej niż w pierwszych 100 odcinkach Klanu. To jeszcze coś dla was, dziewczyny. Smartu. 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 Dobra, tyle, bo jeszcze wam się to znudzi. I co wtedy? No właśnie. Ciekawe, co wtedy. Ej, a wiedzieliście, że Wonder Core wypuścił też drugą wersję tej maszyny? Nie wiedzieliście? Kurczę, to szkoda by było, żebyście żyli w takiej niewiedzy. W tym roku 5 nominacji do Oscara ma film Anatomia upadku. Jeszcze nie widziałem, ale boję się, że będzie tam grał ten Japończyk. I ponownie szybki rzut oka w wasze komentarze. Po tych reklamach zaczynam tęsknić za Eweliną Lisowską w Media Expert. Stary, to mówisz masz. Nie musicie dziękować, to był mój obywatelski obowiązek. Dobra, ale żeby nie było, że tylko Japończycy i Ewelina Lisowska potrafią w reklamy. Teraz Amerykanie, w rolach głównych bukmacherka i środek zwiotczający mięśnie. Tu nawet nie pomoże. Jakby nie to, że to futbol amerykański, to pomyślałbym, że to mecz naszej ekstraklasy. Na poprawę humoru link do reklamy wrzucam w opisie. Bawi tylko przez pierwszych 70 obejrzeń. To jeszcze w tematyce sportowej zostańmy. Pamiętacie, jak w czwartym odcinku reklam, które ryją banie, pokazywałem wam Schwarzeneggera robiącego makaron? To jest jeszcze japońska dyscyplina olimpijska, rzut makaronem. Ale już bez Schwarzeneggera. Men. I makaron makaronem, ale tym dźwiękiem podobno da się straszyć krety. A i wiem jeszcze, czym straszyć termity. Na to najlepszy jest Hyundai Foam. I teraz reklama w kategorii pełny metraż i prośba. Nie skrolujcie, oglądajcie do końca.
i przygotujcie chusteczki. Ła. Au, siedy. Tendai form. อะไรมาเนี่ยเชนไดไงอ้าวมึงจะไปไหนกำลังกูดิกลับไปไหมอ๋อจะกลับไปบอกเพื่อนว่าเชนไรกระจอกเราจะไม่ตายตายแต่แล้วตายต้องไม่บอกพวกทุกตัวพวกเราพร้อมทุกตัวแล้วพี่บอกกูเลยว่าว่าอะไรพี่ว่าอย่ามาแตะตัวกูอ้าวเกียงMoim zdaniem to powinien wejść Netflix i wypuścić o tym cały sezon. Mogliby to nazwać, nie wiem, tajski zmierzch. Zmierzch termitów. Jest duże pole do popisu. Ale teraz już serio nie będzie więcej tajskich reklam w tym odcinku, bo już nie będzie niczego. Ale jak ktoś lubi taki reklamowy masochizm, to sprawdźcie poprzednie odcinki reklam, które ryją banie, czy żaden was nie ominął i wpadajcie na mój kanał, tam między innymi nowa dostawa piosenek, które ryją banie. Jacek Tomkowicz, bardzo dziękuję i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.